Witam wszystkich serdecznie, tutaj Kapelusznik. Oto omówienie rozdziału 1066. I Matko Boska, co to był za rozdział? Co tu się stało? Pamiętajcie pisać koniecznie wszystkie wasze przemyślenia odnośnie tego rozdziału i zaczynamy. Historyjka okładkowa trwa dalej. Germa razem z Caesarem Clownem wrócili do siebie. Czekam na spotkanie Caesara z Judem, a może i nawet Queen się pojawi w tej historyjce. Właściwy chapter zaczynamy od zdziwienia słomianych, na wieść o tym, że to w przeszłości właśnie były takie futurystyczne miasta jak wyspa Vegapunka. Shaka wspomina, że znał kiedyś archeologa, który ryzykował życie, by zdobyć wiedzę o starożytnym królestwie. Cała konwersacja z Robin jako tako potwierdza, że wysoka technologia starożytnego królestwa pokrywa się czasowo z pustym wiekiem. Słomiani pytają Robin, czy coś ona o tym wie? I niestety ona musi wrócić do bolesnych wspomnień z O'Hary. Shaka mówi, że O'Hara za dużo wiedziała, dlatego została usunięta z historii. Kontynuuje wątek, że w przeszłości był konflikt między 20 sprzymierzonymi krajami przeciwko super zaawansowanemu królestwu. Koalicja wygrała i utworzyła światowy rząd. Postanowili wyczyścić też każdy trop tego królestwa. Patrząc, jak wielki jest świat One Piece'a, to sporo czyszczenia ich musiało czekać. Wszyscy oczywiście są przerażeni na wieść o tym, że rząd likwiduje każdego, kto o tym wie. Usopp najchętniej by się pozbył tej wiedzy. Shaka wznawia rozmowę z Robin o inwazji na O'Harę. Mówią, że cały świat był w szoku na temat tego, co tam się wydarzyło. O'Hara była znana jako wyspa przechowywania wiedzy i została po prostu wymazana. Całe zamieszanie przetrwała tylko jedna mała dziewczynka, czyli Robin. Naukowców oskarżono o bycie diabłami. Trochę mi to przypomina nasz rząd i opozycję. Vegapunk wspomina, że chciał odwiedzić doktora Clovera, który był znanym autorytetem. Dostajemy też info o przeszłości profesorka. Okazuje się, że w młodości był awanturnikiem, podróżował po świecie i odkrywał różne rzeczy. Przede wszystkim chciał poznać sekret pustego wieku. Był także bardzo znanym archeologiem. Shaka rozpacza, że takie umysły jak ludzie z O'Hary musieli zniknąć. Gdy przybył na O'Harę, to nawet drzewo było już spalone. Był to dla niego okropny widok. Z kolei w jeziorze były książki umieszczone tam przez naukowców. Dodaje również, iż gdyby jakiś marynarz je odkrył, to byłby on zbyt dużym ignorantem, by docenić ich wartość. Byłoby mu w ogóle smutno, gdyby zostały całkowicie zniszczone, czy coś takiego. Robin zaczyna się udzielać smutne wspomnienia, zaczyna płakać, a słomiani są wkurzeni na Vegapunka, że doprowadził ją do łez. Lecz pani archeolog pyta, gdzie są te książki. Shaka mówi, że chciał je zabrać na Punk Hazard, ale to było zbyt duże ryzyko. No i zaczynamy retrosy Vegapunka. Jesteśmy tuż po incydencie na O'Harze. Doktor zaczyna opowiadać, jak to widział gigantów wyławiających owe księgi. Jak się dobrze przyjrzymy, to chyba są giganci z wielkiej floty słomianego kapelusza. Także bardzo ciekawie. Vegapunk się zastanawia, czy ci giganci są świadomi wartości tych książek. Ktoś zaczyna jeszcze mówić do doktorka i okazuje się, że to Dragon. Dokładnie 33-letni Dragon, który jest liderem wojowników wolności. Warto spostrzec, iż nie ma on jeszcze tatuażu na twarzy. Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę. Robin była 2 lata u Revo i ponoć to oni chcieli z nim rozmawiać. To Dragon nawet nie miał 5 sekund, by pogadać o O'Harze. Trochę taki mały plot hole. Jak się okazuje, obaj panowie się dobrze znają. Mówią, że cały incydent oraz to, co spotkało naukowców, to jedna wielka propaganda rządu. Naukowcy z O'Hary wcale nie chcieli zniszczyć świata i ogólnie gadają o gigantach oraz książkach. Przechodzą do tego, że kapitan tych gigantów ma bandaże po oparzeniach. Później dodając o wielkim poświęceniu mieszkańców dla tych książek. Przechodzimy do sprzeczki między nimi, że Vegapunk pracuje dla rządu,
Dragona irytuje fakt, iż doktor nie dołączył do niego. Vegapunk wygarnia mu brak pieniędzy, co po jego inteligencji oraz zdolnościach, skoro nie byłby w stanie niczego wybudować. Wolał dołączyć do tych, co mają kasy. Wynika z tekstu, że o wiele bardziej opłaca się grać na dwa fronty i faktycznie coś zdziałać, niż żyć pustymi ideałami. Dalej gadają o pacyfikacji wyspy, Dragon chce stworzyć armię i walczyć z rządem, czym Vegapunk jest zdziwiony, bo uważał ojca Luffy'ego za pacyfistę. To jest niezwykle interesująca informacja, stawiająca Dragona w nowym świetle. Potem ojciec Gumiaka dopowiada, żeby doktorek go obserwował. Zamierza on zmienić świat i wola Ohary nie umrze wraz z Cloverem. Rok później on, Iwanków i Kuma założyli rewolucjonistów, czyli owa trójka jest członkami założycielskimi, a dokładnie 21 lat temu. A dwa lata później Luffy przyszedł na świat. Czyżby jego matka była z Rewo? Wracamy do Słomianych, którzy są podjarani całą historią. Shaka stwierdza, iż najprawdopodobniej książki trafiły na Elbaf oraz czytał każdą z nich. Posiada całą wiedzę z Ohary w swojej głowie oraz może kontynuować poszukiwania naukowców i profesora Clovera. Robin jest szczęśliwa, ponieważ najpewniej gigant w bandażach to był Saul. Vegapunk tego nie potwierdza. Robin mu dziękuje, dodając, że poświęcenie mieszkańców nie poszło na marne. Shaka odpowiada o chęci pomocy w każdy sposób, gdyż taka jest natura ludzi nauki. Uwalnia Słomkowych od magnetycznych butów i chce załodze Luffy'ego coś pokazać. A skoro mowa o Luffy'm, to idziemy do jego ekipy, która próbuje aktywować robota i poznajemy prawdziwego Vegapunka. Kojarzy on syna Dragona i rozpoznaje też Bonnie. Dziwią się, czemu on lewituje w powietrzu, na co doktorek mówi, iż to dzięki butom. Oni też mogą sobie zmienić ich właściwości. Tym kończymy rozdział. Cholernie przegadany chapter, prawdziwa ściana tekstu niczym w Hunter x Hunter. Starałem się skrócić wszystko tak, by było prosto i logicznie. Zalew informacji ogromny. Moja ocena to 8 na 10 i czekam na więcej. Jak dobrze pójdzie, to może być najlepszy arc po timeskipie. Pierwszą kwestią, jaką chcę poruszyć, jest design doktorka. Ja nie mogę, o ile ten stary wygląda względnie normalnie, taki szalony, wesoły, ekscentryczny naukowiec z prawdziwego zdarzenia, tak Vegapunk w młodości, co to jest? Nawet jak na Odę ten design jest dziwny. Nie wiem, jak to opisać słowami, ale co do samego wyglądu, to przypomina on Einsteina, a to dziwne pół jabłko na głowie chyba się odnosi do tego, że gdy Newton siedział pod jabłonią, to spadło mu na głowę jabłko i w ten sposób odkrył grawitację. A co się stało z jego wielką głową? Zapewne podzielił swój mózg na części i tak powstało 6 jego kopii. I spójrzcie na ten fragment z historyjki okładkowej Enela. A teraz na to, Oda opisuje w jednym z SBS-ów o wiceadmirale z długą głową. Czyżby kolejna rasa, tym razem pochodząca z kosmosu, jakieś plemię długogłowych czy coś w ten deseń? W takim wypadku Vegapunk jest kosmitą. Po drugie, olbrzymy Luffy'ego. Jeżeli to faktycznie oni wyławiali książki, to czekam na spotkanie tej ekipy ze Słomianymi. Co do Saula, to nie podoba mi się kolejne wskrzeszenie postaci, ale ma to ręce i nogi. Zamrożenie akurat zabiło mało postaci. Nawet Robin po leczeniu na początku przygody Słomianych była w stanie to przeżyć. I w ogóle patrzcie na to. To nie jest przypadek, że Kid mówi o człowieku w bandażach, a Robin też tutaj została pokazana. Kid na 90% popłynął na Elbaf. Właśnie do Saula. Po trzecie, po co czarnobrodemu pudding? Vegapunk powiedział, że całą wiedzę z książek z Ohary ma w swojej głowie, a mocą pudding jest grzebanie we wspomnieniach. Co najlepsze, Czarnobrody jest już w tym arku i wcale nie tak daleko od obecnej lokacji Słomianych. Czyżby inwazja Czarnego na wyspę Egghead była realna i zdobycie przez niego wiedzy oraz pamięci doktorka robi się coraz bardziej intrygująco. Po czwarte, Oda zaczyna rozbudowywać historię Rewo. Po ilu latach
wreszcie coś dostaliśmy. Może obecna saga ujawni nam wreszcie ich prawdziwy potencjał oraz na co ich faktycznie stać. No bo ich struktury na obecną chwilę, nie oszukujmy się, wyglądają biednie, w przeciwieństwie do sił rządowych. Po piąte, designy w One Piece nigdy nie odpowiadają swoim cieniom. Popatrzcie na to zdjęcie. Nigdy nie wolno ufać Odzie w tej kwestii. Masakra. A po szóste, to wiele w tym rozdziale mówiło się o woli Ohary. Po raz kolejny w serii mamy przekazanie woli. Nikt nie musi być z kimś spokrewniony, by kontynuować wolę tego, co chciał poprzednik. To jest bardzo ważna lekcja płynąca z całej serii. Profesor Clover oraz jego badacze zrobili wszystko, by książki jako tako zachowały się w wodzie, by cokolwiek dało się z nich odratować. Ich poświęcenie, ich wola, by ktoś odnalazł oraz przeczytał to wszystko, by ciągnąć ich dzieło może nawet latami, oddali za to życie, zamiast próbować uciekać. To pokazuje, jak ważna była dla nich prawda i ile można odkryć, ile tajemnic rząd kryje. Cokolwiek wiedzieli, ich wola poszła w świat. Dali przykład, że czasem bez poświęcenia nie da się dojść do celu. No i to by było na tyle. Ja byłem Kapelusznik. Piszcie cokolwiek w komentarzach i do zobaczenia w następnych materiałach.